Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls Remastered! Kurde, żałuję, że naprawdę żałuję, że nie ma logo na tarczy. Albo jakiegoś moda, który by to dał, bo to byłoby takie dobre. Początek, no nie no. A i w ogóle, czytałem sobie troszeczkę na tym, na Wikipedii i jest Forteca Senna. Na Wikipedii ten rycerz nazywał się Zigmeier z Kataryny. What the hell? Co jest? Było crab people, teraz snake people. Widzę. A kurde, nie zabiłem go tym. Uniknął, co za ty? Kurde, nie da mi się obejść, no. Pyk. Pięknie. I ciężki atak. I do widzenia. 500 dusz za jednego. Pięknie, pięknie, pięknie. Ładnie, świetnie. Ciekawe, gdzie się nasz rycerz uchował. O, tutaj jest schowane. Dusza dzielnego wojownika. Nie podobały mi się te posągi. Wyglądały, jakby miały zaraz nagle ożyć i mnie atakować. Dobra, nic więcej tu nie ma schowanego. Sprawdźmy te dusze w takim razie, nie ta opcja. Kurde, ale ciekawe, kim jest ten morderca. W sensie, no, ja jestem prawie pewny, że tym mordercą jest ten rycerz, którego uratowałem, no bo strażniczka zginęła, on wyparował i zostało tylko to, tylko ta sfera tego oka. Więc no sorry, ale to musi być ten gość. Dusza dzielnego nieumarłego wojownika, który dane temu został pustym. Użyj, aby zdobyć ogromne ilości dusz. Okej, jednak nie, to są zwykłe posągi. I'm shocked. O! 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 Tam przedmiot. O, świetnie, znowu ten demoniczny demon z tytanitu. Demoniczny Tytanik, chciałem powiedzieć przez chwilę, nie wiedzieć czemu. Ale to nieważne. Spróbujmy przejść i się nie zabić. O, tam jakiś widzę ewolucja. Kurde. Ała! Wieloręczy. Łucznik. Co wali pierunami. Udało mi się przejść i nie dać się zabić. Tam jest przejście. Ha, pudło cwaniaków. Trochę mi brakuje tych wiadomości od społeczności, no ale niestety twórcy se nie potrafią ogarnąć różnicy między cheatowaniem a skracaniem sobie czasu. Jeśli chodzi o farmienie, no to już niestety bądź nie, nie mój problem. Dobra, blokuję, ale dostaję damage z tego. Dlaczego tak wali błyskawicami, poważnie? Też 500 dusz za niego, okej. Okay. Więcej tych. Ej, one wyglądają jak Sauron. Zauważyliście trochę? Patrzcie, tu i ten hełm. No kurde, prawie jak Sauron wyglądają. Okej, okay, to jest zwykła skrzynia. Dwa duże odłamki tytanitu. Ładnie. Więcej tych. Kolejne przejście. To zanim pójdę dalej, to się wyleczę. Po co marnować butelki Estusa? Ale poproszę wielkie strzały duszy. Okej, tu jest jakiś taki. Ciekawe, czy to NPC, czy mnie też zaatakuje? Nie, zaatakuje mnie, bo mogę go zaznaczyć, więc... Wow. Chciałem zrobić ciężki atak z powietrza, a gra mi tego... nie dała zrobić. Chyba, że nie ma ciężkiego ataku z powietrza, jest zwykły atak z powietrza i to jest wszystko. No dobra, dwa backstaby i po gościu. Dobra, do tego chyba nie mogę wejść. Jak tak patrzę. Ale z tego, co kojarzę... O, no wygląda, jakby tu się miała jakaś kula stoczyć mi po prostu na głowę, nie?
Nie, dobra, myślę, że już o wilku mowa i zaraz taka kula będzie leciała, ale nie, po prostu chyba jakieś przejście się otworzyło i typ z niego wyszedł. Leci! A nie, tu jest jakaś kula! Dobra, zakończę z wątpliwością, to spada. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam 5 sekund. Go. Biegiem, biegiem, biegiem. Raczej mi to zabije, jak tylko tam wpadnę. O, dobra. Okej, białe światło. Pytanie, czy boss, czy... Kula. No, tak sądziłem, że to jest śmiertelne. W sumie, dlaczego miałoby nie być? Okej, tutaj kolejna skrzynia. Pierścień stalowej ochrony. Cóż takiego mi dajesz, pierścieniu, poza oczywiście stalową ochroną? Zwiększa obronę przeciwko atakom fizycznym. Ten pierścień należy do króla Rendala. Zwiększą odporność wojownika na obrażenia fizyczne. Jedną z lepiej znanych legend o królu Rendalu jest ta, w której stanął on w oko z olbrzymim smokiem i pociął go na kawałki. Ciekawe. Nie, to raczej jest przejście dalej, bo już będzie boss tak od razu. Ładnie. Tylko przejście, nic więcej. Wow, 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 wow! Kurde! Jaka pułapka! Gdzie? Jest jakaś płyta. Tu jest płyta naciskowa! Jesus, mać! To masz. Aha, to jest jednorazówka. Świetnie. Backstabik w takim razie? Ty tam się podnoś i ja się podleczę. Teraz będzie riposta, ale mi tak nie wyszło. Czy ten głaz tu leci taką... Tak, ten głaz leci do góry taką jedną wielką windą. Pięknie. Chyba nawet go już tutaj przesłuchiwali. Albo torturowali. No nie, znowu. Jaki fuks! Jaki fuks z tą kulą teraz miałem! Oj! No. A propos fuksa z kulą, no! A propos fuksa z tą kulą! Ja pierdzielę! Dobra, na szczęście miałem tyle HP, że mnie to uratowało. W sensie nie zginąłem. Ale kurde! Okej, tam chyba byłem wcześniej, co nie? Chyba tak. I dźwignie. O i co, i teraz będzie leciało tam? Tak, czyli zmieniam kierunek, w którym to leci. Sprawdźmy ten. Aha, to jest ten kierunek, dobra. Tutaj mamy typa, który chyba do mnie biegnie. No w sumie w tym kierunku byłoby najlepiej to wypychać, bo to jest najbezpieczniejszy dla mnie kierunek. To od razu leci w przepaść. Nie wiem, kto tak to zaprojektował, no ale ja tam się skarżyć nie będę. Dobra, kula zneutralizowana. Miejmy nadzieję. No ale tak, już się z nim nic nie będzie działo. Dobra.
Moja magia jest szybsza od twojej. Dobra, tam muszę chyba z góry zeskoczyć. No to sprawdźmy, czego pilnował. Czy tu jest? Tak, jest taka zwykła, ale na wszelki wypadek użyjmy kontroli upadku. A i proszę! I nie jestem obrażony, tylko duszę dumnego rycerza? Trochę mało. Dobra, co jest dalej? Tu jest przejście. A tutaj? Też przejście. Ach, tak myślałem, że może to będzie niewidzialna ściana, co się iluzoryczna, ale niestety. O, czarny set czarodzieja i magia cisza. O, to jest ta magia, o której wam mówiłem, która wycisza kroki. O, proszę. Otwarte. Czyżby skrót? Może, tylko jeśli tak, to nie tam, gdzie ja... do miejsca, które ja znam. Jedziemy. I! Okej, to było cwane. To bardzo. Winszuję projektantowi. Okay, więcej posągów Saurona. Skrzynka. Aaaa, patrzcie! To jest mimik! To jest mimik! Jak nic! Łańcuch jest w moją stronę zwrócony. Dobra, wiem, że w trójce jak rzucę ten talizman Lloyda, to mogę sprawdzić, że to, czy to jest faktycznie mimik. Sprawdźmy, czy to tutaj też działa. No tak, nie mam tego talizmanu. Ajajaj. No dobra, w takim razie... zaatakujmy po prostu te skrzynie. Tak jest! Proszę bardzo. Mamy pierwszego mimika w grze. A, proszę, przerwę mu atak. Dobra, nie, tego się raczej nie da zripostować. Dobra, staminę proszę. Ała, jak mnie... jak mnie skopał? No, no w sumie no trochę tak. Ale chciałem powiedzieć, jakiego mi kopa sprzedał. Dobra. 1000 dusz. Okej, jednak coś zostawił. Włócznia błyskawic. Okej, ale to jest lekcja, żeby nosić jednak ten talizman przy sobie. Bronie. A, to jest zwykła włócznia od razu zaklęta pod błyskawicę. 144 obrażenia fizyczne i tyle samo obrażenia do błyskawic. Okej. Opis. No, opis jest taki jak wcześniej. Po prostu ma ten dodatkowy efekt, powiedzmy. Okej. No, tu mnie nie było. Tylko pytanie, czy to nie jest w sumie to, gdzie bym dotarł, jakbym po tych schodach ciągle schodził? Tak jest, dobra. Okej, okay, no to już się jedna rzecz wyjaśniła. Jeden skrót, powiedzmy, odblokowany. Stąd przyszedłem. 15 minut już. Na liczniku mam. Dobra. W takim razie, tędy nie pójdę, bo to jest skok w przepaść. Tędy bym się cofał. To zobaczmy, gdzie mnie prowadzi ten kierunek. Gdzie ty skaczesz? Dobra, tam byłem, to faktycznie, ale tu są jakieś schodki. Jest dalsze przejście, a o, nawet dwa. Tu. A nie, ja tu byłem przed chwilą, dobra. No to nie zauważyłem nawet. W sumie jak miałem to zauważyć? Dobra, nie ma to jakiegoś innego przejścia, no bo jeśli to się zamyka w taki sposób, no to jak ja mam dalej progresować? No niestety nie jest to ciągle ta iluzoryczna ściana. Już się wolałem upewnić, to aby na pewno jest to. No jeszcze tu mam w sumie przejście. Jedyne jakie jeszcze mogę sprawdzić tak naprawdę. Więc zobaczmy. Tu był gdzieś ten ziomek.
Aha, był, ale się zmył najwidoczniej. Dobra, jesteśmy coraz wyżej. Jakbym z takiej wysokości spadł, to raczej nawet mnie ta kontrola upadku nie uratowała. Zginąłbym zanim bym dotknął ziemi. Pierścień ze śpiącym smokiem. Dobra, jest spokój. Więc mogę go sprawdzić. Tutaj. Noszący nie wydaje żadnych dźwięków! Ten pierścień był najpilniej strzeżoną tajemnicą pewnego maga ze smoczej szkoły Winheim. Śpiący smok wygrawerowany na jego powierzchni skutecznie wycisza wszystkie dźwięki wydawane przez tego, kto go posiada. Tak dla testu. Jeszcze bieganie. Dobra, teraz zobaczmy. Sens pierścienia ofiary. Pieśń ze śpiącym smokiem. I rzeczywiście, nawet bieganie jest wyciszone. Ładnie. Dobra, a jak się dostać? Tam byłem wcześniej. Tutaj schodzę niżej. Ty, wait a minute, czekaj chwilę. Czekaj, czy ja mam tam po prostu zeskoczyć? No, raczej nie, to by było samobójstwo. Dobra, spróbuję, ale na wszelki wypadek wrócę do pierścienia ofiary. I użyję tego czaru. Kontrola upadku. Nie. Nie atakuj. Kontrola upadku. O nie! LOL! Przeżyłem! Ale fuksem! Bo zaliczył mi ten upadek na tą poprzednią wysokość. Nie wierzę, jakie szczęście! Nie wierzę w to szczęście, autentycznie. Czy to jest śmierć? Nie, dalej mogę tam chodzić, okej. Okay. Czy tu jest gdzieś zejście? Nie. A tam jest ten posąg, który da mi demoniczny tytanit. Co ty strzelasz, gościu? Co ty strzelasz? O, nawet dwa! Z czegoś jeden na mnie agro złapał. O Jezu, czy tu się nie da... Dobra, da się robić uniki, ale tu się nie da biegać. Ja pierdzielę. Okej, ten ciągle walił błyskawicami. To ja będę walił magią w takim bądź razie. No, atakuj. No, tak to się możemy bawić, panie kolego. Okej, nie masz tyle zasięgu. Aha! Z czego dostałem obrażenia? Dobra, teraz wiem z czego, ale... Gościu doskoczył, zrobiłem unik, a po chwili dostałem obrażenia, bo co? Bo dotknąłem jego nogi? Czy jak? Ale ten, patrzcie, jaki cwaniak! Ja robię unik w lewo, to mnie ogonem ogranicza. Że mu nie uciekamy przypadkiem. Dobra, to było trochę głupie. Dawaj, jeden strzał jeszcze! Uff, dobra. Zabiję go. 2000 dusz. Kolejny demoniczny tytanit. Tutaj nie ma ni... A nie, czekaj, tu jest przejście, dobra. Jeden i drugi Estus. Dziękować. Jakbym ulepszył tę butelkę, to bym się już do fulla leczył chyba dwoma Estusami. Okej, jest drabina. Ale jeszcze sprawdziłbym sobie tamtą drogę. A nie, dobra, da się biegać. Nie da się chodzić za szybko. W jakiejś smole siedzimy, czy czymś tam. A on będzie tak szedł do mnie? A to spoko. Oj. Dobra, no ale akurat tych błyskawic się łatwo unika. Wystarczą mi te strzały, czy... Tak, jedna mi chyba zostanie. Mhm. Dobra, czy tu jest jeszcze jakiś jego kolega? Z tego co widzę, to nie. Chyba, że na górze. A nie, to jest ten ziomek, dobra. Kolejny demoniczny tytanit. I czego ty pilno...
ruszajcie do niego. Już tak miałem takie, o dobra, a jak to jest gdzieś głębiej i już tak patrzę na ziemię, nie? Okej, okay, czego pilnowałeś? Pilnowałeś duszy i kosy. Ale nie, dobra, to jest po prostu podłoga taka pokryta jakąś smołą czy czymś tam. Okej, okay. kosa. Ile waży? 5 punktów wagi. Ta halabarda to tak na dobrą sprawę bojowa wersja kosy. Walczący nią wojownik zadaje potężne, zamaszyste cięcia, które niestety mocno go odsłaniają. No dobra. Kurde, ciekawe, czy tutaj są jakieś rośliny, albo również nie tylko cokolwiek, co mi odnawia chyba ten, co go zrzuciłem z góry. A, tu jest jeszcze przejście, okej. Okay. Tylko cokolwiek, co mi odnawia użycia tych czarów, bo wiem, że w dwójce... O, proszę, jeszcze jeden. Oj, to... A nawet nie, to jest jeszcze dwóch. Bo wiem, że w dwójce znajdują się. Mogę znaleźć Mogę znaleźć roślinki, które mi odnawiają użycia magii. No, oczywiście, że trafi, bo on musi tylko skierować sobie. Tak, ja muszę centralnie na niego się patrzeć. O. Pięknie, oczywiście pocisk jako pocisk zatrzymuje się na elemencie otoczenia. Strasznie długo się ładuje ta ciężka strzała duszy. O! Okej, okay, ale widzę, może mu nabić, może mu przerwać chyba atak. Albo po prostu na tyle go walnęło, że mu zredukowało po prostu równowagę. Atakujesz jakoś inaczej? Nie, będziesz... A, chciał mnie dźgnąć, tak widzę, okej. Okay. Dobra, do tyłu, muszę się wyleczyć, do tyłu. O, jak miło. O! Dobra. Leczenie chociażby zwykłe. CO?! No ja przecież zrobiłem unik! No jaki skam! Dobra. To widzimy się przy tamtym gościu. Dobra, jestem z powrotem. Podejście drugie. Ale teraz mam oczywiście więcej tych zwykłych strzał, więc może uda mi się go łatwiej porobić. Noż. Czy mogę zapamiętać czasami lepsze od uniku jest po prostu za... Kongrac? Jest lepsze po prostu zablokowanie ataku. Dobra. Będziesz atakował? To co, atakuj. Jakby to się zaliczyło ten atak, to bym się śmiał. Akurat tego jest lepiej unikać. Siedź tu, siedź. Ja mogę się nawet nie ruszyć z miejsca i tak by nie trafił. Dobra, może jednak by trafił. Dobrze, że tak się nie ruszyłem. No i patrzcie, trafił w końcu skubany. To jest ten drobny ból, jeśli chodzi o te właśnie mocniejsze wersje tych zaklęć. One dość wolno się ładują. No, jakim prawem?! Estus. XD. Double XD?! No, jak on nie sięgnął?! Chociaż może nie inaczej, nie jak on mnie sięgnął. Jakim prawem on mnie trafił przez ścianę? Gij! Ja pierdzielę. No, dość dużo ma tę stopę w porównaniu do mojej. Demoniczny tytanit. Tylko i wyłącznie. Dobrze, że oni się nie respawnują. Znaczy, w sumie, czy dobrze? Byłoby w sumie dość fajne farmienie tego tytanitu, gdyby się farmili, gdyby się respawnowali. Ale nie może być za łatwo, co? Dobra, to jest jedno przejście do sprawdzenia, drugie to jest... Jeśli oczywiście tutaj coś jest, bo... Bo przypominam, ja przechodzę tą grę po raz pierwszy, nie mam bladego pojęcia,
co i czy się tutaj ukrywa. Za wcześnie. Dobra, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Kluknij se stusa. Dwa razy. Teraz go oznacz i wal dalej. Skacze? No kurde! Zdążę zaatakować niestety. No, skaczesz? Ale to nie mocno, mocno mi tą kondychę zabiera. Dobra, strzelaj sobie, strzelaj. Ja tam se łyknę z flaszki. Skaczę? Skaczę. No, zrobiłem cholerny unik! Szybko. Jedna, druga butelka. Zaraz będzie znowu chciał skakać. Weź się, Paweł, uspokój, co? Nie wystarczy ci jedna akcja z rowerem? Musisz jeszcze skakać z... Chciałem powiedzieć z kosą, ale to nie wygląda jak kosa. Dobra, już mam tylko ciężkie strzały duszy. Mocno mi schodzą zaklęcia na te posągi. No, jakim cholernym prawem? Dobra, lecimy dalej. Okej. Okay. Fajnie tylko takie trzymanie go na dystans, bo on musi naprawdę w miarę do mnie zbliżyć, żeby mi ten atak z doskoku zrobić. Dobra, to już jest jego koniec. Żegnam. Okej. Okay. Kolejny demoniczny tytanit. W mej kieszeni. Czy on tu czegoś... Czy ty czegoś, posążku, pilnowałeś, czy stałeś sobie tak po prostu? Nie, stał sobie tak po prostu. Nic tu nie ma. Były tylko dwie walki z irytującym przeciwnikiem. Ale dość dziwne jest to, że te wszystkie posągi cały czas tego strzelają błyskawicami. A przypominam, zeszliśmy już do demonicznych ruin, w których no raczej nie błyskawica była główną domeną. Raczej był to wszędzie ogień, magma i tak dalej, i tak dalej. A wszystkie te posągi walą błyskawicami. Dobra, wejdźmy po drabince. Proszę, niech tu będzie... W sumie nawet nie wiem, czy chcę prosić o to ognisko, czy wolę go nie dostać. Jak tu będzie ognisko, to się troszeczkę zirytuję. Że byłem tak blisko ogniska, na własną rękę musiałem cisnąć z początku lokacji. Prawie że. A nie, tu jest dusza dobrego rycerza. To jest to miejsce. To? A, tak czułem, że to jest ściana. Nie pasowała do... Znaczy... Patrzę na ścianę, tak czuję, że to jest ściana. Chciałem powiedzieć, że tak czułem, że to jest iluzja, bo nie pasowało wystrojem do innych ścian. Oho, to jest ten ziomek, który nam wciągnął tutaj ten łańcuch. Pogadamy, czy... Nie, nie pogadamy. Będziemy się bić, będziemy się trzaskać. Dobra, gość jest mega wolny, tyle... Dobrego dla mnie. Au, 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 au! Jezu, jakbym mógł mu takiego backstaba zrobić po prostu w dupę, nie? Ale by to było wymowne. Ej, ale nie, że go zjechałem w sumie. Czyli co, czekamy na drugą taką akcję? Czemu mi zdjęło tego? O, idzie, idzie. Au, 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 au! No i to już będzie twój koniec. Proszę. 3000 dusz i grudka tytanitu! Proszę bardzo. No z łańcuchem nic nie zrobię. Nie, no tam mogę wejść jakoś, no są schody.
Tutaj też. Pytanie, jak ja się mam dostać dalej? Ej, poważnie? Tu nic nie ma? No przecież musi... A, czekaj, może... Nie, to jest tylko śmierć. Ty, a propos... czy ja mam tutaj... Pierścień mam, dobra, więc w razie zgonu nie tracę dusz. Choć ma tylko trzy takie pierścienie już, więc... Ja prawie zrymowałem. Więc nie ma się aż tak z czego cieszyć. No kurde, gdzie są te? Czy to nie ma jakiejś kolejnej niewidzialnej ściany? Znaczy niewidzialnej, iluzorycznej ściany? Chyba nie. A nie ma jakiejś drabiny? Tak skubańsko z ukrytej? Też nie. Bo kurde, jak sobie zobaczyłem swój filmik, czy ten mój odcinek jak z Pinwheela, to zobaczyłem, że tam jest jakieś przejście dalej. W sensie, jak jest ta walka z nim, to gdzieś tam w kącie za tymi książkami, gdzie on stał, jest po prostu drabina tak wciśnięta w ścianę. W sensie, są takie pręty w ścianę wrąbane. Się aż za głowę złapałem, jak to zobaczyłem, że ja tego nie dojrzałem. Czekaj, czy ja tu byłem? Tak, to jest ten sam początek. No dobra, to co teraz w takim razie? Bo trochę jestem w kropce. Bo nie bardzo mam co zwiedzać. No jeszcze jest to przejście, no ale... No tak, no przejście, ale ja nie mam dlatego pojęcia, jak tam iść. Bo tu nie ma niewidzialnej czy tam iluzorycznej ściany. Podłoga się pode mną nie zapadnie. No nie, to nie było to. Tu idę tylko w górę, to idę do tego ziomka, który muci tymi błyskawicami. Chciałem go dziabnąć po uniku, kurde, nie wyszło. Jebany cep! O nie, o nie! O Boże, nie wierzę! Nie wierzę, co to był za fail! Takie, ha, uniknąłem twojego pioruna i tego strzału, skacząc w przepaść, popełniłem samobójstwo. Jezu, ale to się nazywa zajebisty koniec odcinka. Dobra. Okej. Dobra, ja się będę z wami żegnał. Spróbuję znaleźć gdzieś tam przejście dalej. Na własną rękę. A my widzimy się w kolejnym materiale, w którym, kto wie, może podobna sytuacja będzie miała miejsce. Jezu, to było cudowne. Przecudowne. O, dobra. Okej. Okay. Spokój, spokój. Okej. Okay. Spokój. Dobra. Ode mnie tyle. Do zobaczenia. Ale takie akcenty to mogłem mieć za każdym razem. Do usłyszenia, moi kochani, w następnym odcinku. Cześć.